Walka z lichwą w wykonaniu naszych posłów trwa, byśmy powiedzieli, od wielu lat. I to z takim skutkiem, że efekty przypominają raczej walkę na, czy orkę na ukorze, a lepszy może efekt porównania byłby, gdybyśmy powiedzieli, że nawet Don Quixote w walce z wiatrakami miał lepsze wyniki. Ale czego możemy oczekiwać, jak zdaniem części mediów niektórzy posłowie sami maczają w biznesie lichwiarskim palce? Witam serdecznie. Lichwiarskie interesy posła, czyli jak Sejm walczy z lichwiarzami. Mamy piątek, żeby nie powiedzieć piątek, piąteczek, piątunio. I to, że posłowie walczą z lichwą, to jest oczywisty fakt. Czasami mam wrażenie, że tylko medialny. W każdym razie ta walka, zaostrzanie przepisów, wyłapywanie tak, aby nikogo nie złapać, trwa co najmniej od 2005 roku. I może wreszcie mamy odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. W tygodniku Gazeta Polska pan Piotr Niszczor w tekście Poseł PO i lichwiarskie interesy opisuje działania kancelarii prawnej, w której jednym ze wspólników był prominentny polityk jednej z partii politycznych. Celowo nie chcę wchodzić w to, która, bo dla mnie, gdybym miał określać, która powinna się, czy której przedstawiciele powinni smażyć się w piekle, to bym powiedział, że przedstawiciele wszystkich partii politycznych, nie robiłbym ani jednego wyjątku. Dla mnie większym problemem jest to, że ten pan jest jednym z 460 naszych ustawodawców po tej stronie jednej z izb, czyli po stronie Sejmu. I efekt jest taki, że jeżeli tego typu ludzie tworzą prawo, to mamy chyba odpowiedź, dlaczego to prawo tak wygląda, a nie inaczej. W każdym razie, drodzy państwo, pan redaktor wskazuje, że pan Myrcha, uznany za wschodzącą gwiazdę, w 2013 roku założył z kolegą i ówczesną szwagierką kancelarię prawną, z której odszedł w kwietniu 2018 roku. I z ustaleń Gazety Polskiej wynika, że od początku istotnym klientem kancelarii jest toruńska firma pożyczkowa Janwest. Właściciele tej spółki są obecnie oskarżani o lichwę i oszustwa, a według śledczych w latach 2014 i 2017 mieli oni wykorzystywać trudną sytuację finansową swoich klientów, podpisując z nimi niekorzystne umowy, pozwalające przejmować nieruchomości będące zabezpieczeniem pożyczek. W ten sposób część klientów straciła dorobek całego życia. Myrcha odszedł z kancelarii reprezentującej Janwest półtorej roku po wszczęciu przez toruńską prokuraturę śledztwa w sprawie działalności pożyczkowej firmy. Tak przynajmniej wynika z artykułu. I generalnie jakoś nie wierzę w to, że pan poseł o tym nie miał zielonego pojęcia, co się tam dzieje. Nie wiedział, co dzieje się u kluczowego klienta. Choć jest jedna jedyna możliwość. Mógł nie wiedzieć, ale to świadczy o tym, że w takim razie wybieramy idiotów do Sejmu. A nie wiem, co gorsze. Lichwiarz czy idiota? Abstrahując już od pana posła, żeby nie było, że to chodzi akurat konkretnie o tę konkretną osobę, bo chodzi o sposób zachowania. I stąd moje podejście między innymi do firm, które nazywają się kancelaria prawna. Ta etyka zawodowa gdzieś, powiedzmy, kuleje w każdym razie. W każdym razie kancelaria nie tylko reprezentowała Janwest w sporach cywilnych, jak podaje źródło. Była szwagierka posła Myrchy miała sporządzać umowy dla spółki będące podstawą do przejęć nieruchomości, a drugi wspólnik miał przez 6 lat zasiadać w radzie nadzorczej Janwestu. Czyli byśmy powiedzieli wręcz interes rodzinny, prawda? Był kiedyś taki poseł, który mówił rodzina na swoim. Zapomniał tylko dodać, że to chodzi o rodziny posłów. W każdym razie, jeżeli byśmy popatrzyli na umowy z tamtego okresu, czyli 2014-2017, były to w sumie 93 umowy. Wszystkie, jak wynika z aktu oskarżenia, przeciwko właścicielom Janwestu, zabezpieczono przewłaszczeniem właśnie nieruchomości pożyczkobiorców lub zobowiązaniem do przeniesienia własności nieruchomości. I co okazuje się, drodzy państwo? Prokuratura przesłuchała każdego z klientów,
a wnioski o ściganie przedstawicieli Janwestu złożyło 25 z nich. Czyli to by wskazywało na to, że przedstawiciele firmy doskonale wiedzieli, co robią, skoro co najmniej 25 klientów stwierdziło, że to nie jest jakiś drobny spór cywilny, a rzeczywista sprawa, że ktoś chciał ich wyruchać. A co się, drodzy Państwo, dalej okazuje? Od wyborów parlamentarnych w październiku 2015 roku pan Arkadiusz Myrcha przestał pracować dla kancelarii oraz zaprzestał obsługi prawnej na rzecz jakichkolwiek klientów kancelarii. I tak twierdzi pani Magdalena Rujna, współzałożycielka kancelarii. Utrzymuje ona także, że Myrcha nigdy nie zajmował się obsługą spółki pożyczkowej. No jeżeli to był główny klient, to pytanie, co tam robił. Ale to tak jak mówię, co innego mogą twierdzić przedstawiciele firmy, a co innego będzie twierdził prokurator. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Arkadiusz Myrcha. Dzień dobry Państwu. Tak. Można powspominać jedni o trzech królach, inni o sześciu, chociaż już się poprawiają i mitygują. Pamięta Pan w ogóle imiona tych króli? Kacper, Belzebub, Melchior i Baltazar. I Baltazar, tak jest. Złoto, mirę i kadzidło przynieśli. Tym bardziej, drodzy Państwo, że warto przyjrzeć się spółce Janwest i dosyć ciekawie na ten temat wypowiada się, czy tworzy w pewnym reportażu, zwraca uwagę na pewne elementy, o może to jest lepsze słowo, TVP3 Bydgoszcz, która w swoim artykule czy felietonie ukazuje kulisy tej sprawy i wskazuje na to, że prokuratura okręgowa w Toruniu śledztwo w sprawie tzw. lichwy mieszkaniowej prowadziła od grudnia 2016 roku do grudnia 2019 roku. No to, drodzy Państwo, 2016, 2017, 2018, 2019, 3 lata. 93 poszkodowanych. No kurczę. Jeżeli ktoś mówi, że żarna sprawiedliwości mielono wolno, to raczej bym powiedział bardzo wolno. Nie wiem, być może ktoś liczył na to, że w międzyczasie zmieni się ekipa rządząca i będzie prościej zamieść sprawę pod dywan. Albo ktoś gdzieś... Zresztą zostawmy sobie domysły, bo to nawet chyba nie o to chodzi. Każdy z nas się może domyślać, co w trawie piszczy. W konsekwencji, drodzy Państwo, pożyczkobiorca, który nie spłacił zobowiązania, tracił dorobek życia, a łączna szkoda, jaką ustalono w toku tego postępowania, przekracza 4 miliony złotych. I śledztwem, które prowadził drugi Wydział Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Toruniu, objęto w sumie 93 umowy dotyczące zawierania pożyczek, w których właśnie zabezpieczeniem było przewłaszczenie mieszkania. I co się okazało? W toku śledztwa w stosunku do 13 umów doszło do przestępstwa oszustwa. W pozostałym zakresie co do pozostałych postępowanie zostało umorzone i decyzja jest prawomocna. Tak twierdzi pan prokurator Jarosław Kilkowski, naczelnik pierwszego Wydziału Śledczego w Toruniu. W każdym razie, drodzy Państwo, ta firma Janwest była jednym z pierwszych klientów kancelarii, który... czy tak jak mówiliśmy, w której wspólnikiem w tamtym czasie był poseł Arkadiusz Myrcha. Parlamentarzysta jednak stanowczo zaprzecza, jakoby miał reprezentować interesy tego klienta. Czyli mogła to robić jego szwagierka, w domu o niczym nie rozmawiano, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No powiedziałbym, że pan poseł łże jak rasowy prawnik, prawda? W każdym razie, jeżeli pan poseł twierdzi, że ta spółka nigdy nie była jego klientem, nigdy nie zajmował się ich sprawami, a o kwestii podjęcia czy dowiedzenia się o tym, że są stawiane zarzuty, dowiedział się z doniesień medialnych. W kancelarii nie pracuje już blisko 5 lat, a od kiedy został posłem w 2015 roku, to obsługiwał tylko jedną spółkę, która działała w zupełnie innej branży. I to są tłumaczenia pana posła. Czyli generalnie byśmy mogli powiedzieć jedno. Dalej w tym kraju nic się nie zmienia, ale chyba mamy wreszcie odpowiedź, dlaczego tak trudno naszym parlamentarzystom walczy się z lichwiarzami, bo być może trudno zmienić prawo tak, aby sprawcy szli siedzieć, jeżeli tymi sprawcami są ludzie z ich własnego otoczenia, prawda? W każdym razie to, że prokuratura w tej sprawie stawia zarzuty na razie czterem osobom, w tym prezesowi firmy Janwest, panu Piotrowi S., to
To świadczy tylko i wyłącznie o jednym, że dalej mamy do czynienia niestety z walką z wiatrakami. Głośno medialnie będzie jeszcze nieraz o lichwie mieszkaniowej, o lichwiarzach, ale jakoś nie wierzę w to, aby udało doprowadzić się do tego, aby prawo w tym zakresie było spójne i wymiar sprawiedliwości zaczął robić to, co do niego należy. Mam wrażenie, że znowu płotki ewentualnie pójdą siedzieć, a ludzie, którzy na tym zarabiają, dalej będą na świeczniku. I to tym optymistycznym akcentem. Tradycyjnie Państwa pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.